Co to za haki? Bo ostatnio taka konferencja prasowa i pana komunikat, że w rządzie stworzono osobne ministerstwo, ministerstwo do spraw haków. Mowa oczywiście o panu Kamińskim. Ja mówiłem na temat tego, że mam informacje, z których wynika, że ministrowie, politycy obecnego rządu, otoczenie pani Ewy Kopacz postanowiło użyć instytucji państwa polskiego do ataku na konkretne instytucje finansowe, czyli spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowej. Postanowiono również zaatakować przy tej okazji polityków opozycji. I że była współpraca między rządem, urzędnikami Komisji Nadzoru Finansowego, była współpraca między rządem a mediami publicznymi i moim zdaniem ilość spotkań, które mieli poszczególni politycy, urzędnicy kancelarii pani premier z ludźmi z mediów publicznych, z ludźmi z Komisji Nadzoru Finansowego, świadczy o tym, że była i jest koordynowana współpraca polityczna i że państwo polskie prowadzi kampanię przeciw opozycji, krótko mówiąc, jest łamane prawo, są przekraczane uprawnienia, dzieją się rzeczy, za które powinni ci ludzie pójść do więzienia. Przyjeżdża pan do Grudziądza. Co pan powie tutaj młodzieży na miejscu? Głównie młodzież przychodzi na takie spotkania. Jak widać, to nie tylko młodzież przychodzi na takie spotkania. Będę mówił, dlaczego w najbliższych wyborach warto zagłosować na Janusza Korwin-Mikkego i na partię Korwin. Dlaczego tu my jesteśmy partią zmiany, partią, dzięki której mieszkańcy Grudziądza nie będą musieli wyjeżdżać z tego miasta za pracą, czy do Warszawy, czy do Poznania, czy do Gdańska, czy do Berlina, czy do innych miast Unii Europejskiej. Bo ja sam zatrudniałem 3 chłopaków z Grudziądza, wszyscy 3 wyjechali z tego miasta, wszyscy 3 zostaną w Warszawie. Znam ludzi z Grudziądza, którzy teraz pracują, mieszkają we Wrocławiu, którzy pracują, mieszkają w Gdańsku. Znam takich, którzy pracują w Anglii, Irlandii i to jest bardzo poważny wybór, żeby tutaj zostać na miejscu. Polska się musi bardzo głęboko zmienić, by osoba urodzona w Grudziądzu wiedziała, że może robić karierę, robić ciekawe, fajne rzeczy i zostać mieszkać w Grudziądzu. Tak samo jak ja jestem chłopakiem z Piekar Śląskich, muszą się Piekary i Polska zmienić, by tacy ludzie jak ja mieli po co zostać we własnym mieście. O tym będę tutaj mówił, co musimy zmienić, by Polska poszła do przodu, zrobiła skok cywilizacyjny, dzięki któremu będziemy chcieli mieszkać we własnym kraju, w tych miejscowościach, w których się urodziliśmy. Mikke odwiedził już Grudziądz, miał tutaj spotkanie. Jest pan takim powtórzeniem, czy to już takim wstępem jest do kampanii prezydencko-parlamentarnej? Ta kampania już trwa, ponieważ będą bardzo krótkie, kilkutygodniowe wybory parlamentarne po wakacjach i kampania prezydencka jest pierwszą, dłuższą połową tego samego meczu. Wynik wyborów prezydenckich bezpośrednio będzie wpływał na wynik wyborów parlamentarnych i my jesteśmy spójni. My mówimy to samo w kampanii prezydenckiej, co będziemy mówili w parlamentarnej. Przyjechałem tutaj, żeby się spotkać z ludźmi, którzy będą kandydowali z naszych list na posłów, na posłanki. Z tymi ludźmi, którzy będą budować i budują tą nową, najmłodszą formację w polskiej polityce. Formacji, które, jak wskazują ostatnie sondaże, ma 3 pozycję, jeżeli chodzi o poparcie. Ostatni sondaż Millward Brown pokazał, że mamy ponad 8% poparcie. Jesteśmy 3 formacją w Polsce i mamy nadzieję, że to poparcie będzie rosło dzięki temu, że to są nowi młodzi ludzie. Będziecie państwo do wyborów parlamentarnych sami iść, czy zamierzacie tutaj jako Korwin wyjść na przykład niedawno, że tak powiem, matczyną partią, z której państwo trochę tutaj ubyło was jakieś wejść może we wspólne, no nie wiem, koalicję czy coś takiego? Partia Korwin nazywa się Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej, Wolność i Nadzieja i my i z nazwy, i ze swojej istoty jesteśmy koalicją osób i środowisk, które chcą odnowy Rzeczypospolitej. A to oczywiście o nowej prawicy. W duchu wspólnie wyznawanych wartości, czyli wiary w wolność i nadziei na to, że zmiany są możliwe, ale podstawową osobą, z którą chcemy współpracować przy konstruowaniu list do parlamentu, przy robieniu dużej ekipy, która przeprowadzi zmiany, jest pan Paweł Kukiz. I partia Korwin, poparcie, które zyska Janusz Korwin-Mikke, jesteśmy głęboko przekonani, że on będzie miał 3 wynik. I Paweł Kukiz, który jesteśmy głęboko przekonani, że będzie miał 4 wynik. Ci dwaj zawodnicy, mocno z sobą współpracujący, to jest formacja, która będzie miała 15-20% i będzie mogła wymusić na pozostałych partiach zmianę konstytucji i głębokie reformy w naszym kraju, których bardzo potrzebujemy.
i dlatego prosimy o głos na Janusza Korwin-Mikkego, bo jemu, naszej formacji, bardzo zależy na tej współpracy. Jeżeli ktoś chce takiej szerokiej współpracy, ktoś chce, żeby Korwin z Kukizem, z innymi partiami, które chcą zmienić głęboko Polskę, kooperował, to my musimy dostać jasne przywództwo w tym obozie zmian i o to walczymy. Czyli jak rozumiem, Nowa Prawica też może mieścić się w tej całej koalicji przeciwko, tak nazwijmy to w cudzysłowie, obecnemu systemowi? Janusz Korwin-Mikke pokazał, że ma wielkie ojcowskie serce i mnie jako syna marnotrawnego przyjął, więc my tym bardziej naszych zagubionych kolegów przyjmiemy, jeżeli jak syn marnotrawny posypią głowy popiołem i przyjdą do Canossy i poproszą: tato, błądziliśmy, i Janusz Korwin-Mikke powie: synowie, wracajcie. Czyli taki odruch ojcowski, tak? A jak kampania jeszcze będzie to wyglądała? Czy możemy spodziewać się w tych ostatnich tygodniach czegoś, jakiegoś takiego mega uderzenia? Będzie ogień, oczywiście. Na finiszu musi być ogień. Zauważył pan może, że SLD tutaj zmieniło swój wektor i w chwili obecnej na przykład Platformę atakuje niemiłosiernie. W ostatnie dni pokazują tutaj, że bez pardonu. Wy też tak będziecie zaostrzać w miarę zbliżania się tego dnia wyboru? My w bardzo ostry sposób będziemy pokazywać, że nasz przekaz PiS PO jedno zło i głos czy na Dudę, czy na Komorowskiego to jest głos stracony, bo wszystko pozostanie po staremu. To będziemy bardzo ostro wskazywali i mamy kilka niespodzianek dla całej klasy politycznej okupującej współczesną Polskę. Czyli walczycie z PiS-em i z Platformą, czy tylko z tymi, którzy w chwili obecnej sierżą tą władzę i mają wszystkie instrumenty, generalnie odpowiadają za to, co się w chwili obecnej dzieje już od tych 7-8 lat? Ci sami ludzie odpowiadają za to, co się w Polsce dzieje od 25 lat, bo oni płynnie przepływają między tymi dwiema głównymi formacjami. Jeżeli Komorowski zarzuca Dudzie plagiat programowy, a Duda Komorowskiemu, to znaczy, że oni chcą tego samego dla Polski, tylko chcą, żeby to ich koledzy siedzieli w tych pięknych budynkach i wydawali pieniądze polskich podatników. Jeszcze takie ostatnie pytanie, sprawa bieżąca. Chodzi oczywiście o słowa jednego z takich oficjeli amerykańskich, dokładnie szefa FBI. Jak pan się tu na to zapatruje? Bo były pierw mocne słowa, ostra riposta z naszej strony, a tu się okazuje, że trochę kantem nas wszyscy biorą i nie do końca chyba traktują nas poważnie. Nawet już nie abstrahując od samego efektu. Sprawa wygląda tak, że po prostu wypięto się. Żadnej reakcji nie ma w tej chwili, a już mija tydzień. Od roku, od czasu, gdy ujawniono taśmę Wprost, wszyscy Polacy wiedzą, że Polska robi coś Ameryce, ale nie wiedzą, czy to jest, jak słychać na taśmach Wprost, laska, czy jak to tłumaczył pan minister Michał Kamiński, łaska, że panu ministrowi Sikorskiemu chodzi o to, że Polska robi Ameryce łaskę. I jak sobie ktoś pisze, co znaczy ten związek frazeologiczny, to powinien zablokować strony dla dorosłych, bo bardzo nieładne zdjęcia mogą mu wyjść. I krótko mówiąc, to jest to, o czym mówił Sikorski, pokazuje, że on jest świadom naszej pozycji międzynarodowej, ale na zewnątrz kogucikuje i udaje, że wygląda to dużo lepiej, a wygląda to tak jak polityka kraju, który jest biedny, zadłużony, w trudnej sytuacji demograficznej, ze słabą armią i jest krajem. Polska, powiedzmy sobie szczerze, jest państwem zżeranym przez raka korupcji i biurokracji. I jeżeli nie uleczymy, jeżeli nie zrobimy chemioterapii dla tego organizmu, to nie będziemy w stanie prowadzić poważnej polityki międzynarodowej. I jestem przekonany, że o Węgrzech żaden wiceszef czy szef CIA nie powiedziałby czegoś takiego, bo bardzo szybko potrzęśliby Amerykanami na Węgrzech, a nasz rząd po prostu się boi, bo robi to, co mówił minister Sikorski. I można by tutaj wnioskować, że troszeczkę pan nawiązuje do tego biedna panna na wydaniu tutaj pana profesora Bartoszewskiego. Ci ludzie, którzy, przynajmniej w ten sposób, że jesteśmy traktowani. Ci ludzie, którzy od 25 lat rządzą Polską, sprawili, że my nie jesteśmy biedną panną na wydaniu, ale jesteśmy bezzębną, okradzioną starą panną, której, że tak powiem, która jest taka, jaka jest. Jaka Polska jest, każdy widzi. To nie przypadek, że ponad 2 miliony Polaków wyjechały. Co drugi młody Polak chce wyjechać, a ci, którzy zostali w tym kraju, boją się mieć dzieci.